Rok 2020 śmiało można zaliczyć do jednego z najciekawszych w ostatniej dekadzie. Nikt nie spodziewał się, że epidemia koronawirusa obierze taki kierunek. Zamykanie biznesów, obostrzenia w przemieszczaniu się, maseczki, dezynfekcja czy zamknięte szkoły to tylko kilka z następstw, jakie dotknęły praktycznie każdego mieszkańca Polski. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń, jakie doświadczamy w ostatnich miesiącach, jest również wzrost inflacji. W dzisiejszym wideo chciałbym podzielić się z Wami aż 5 pomysłami na ochronę naszych oszczędności przed wzrostem cen. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Czym jest więc inflacja i dlaczego powinniśmy się nią w ogóle przejmować? Przecież możemy, jak zresztą czyni to bardzo wielu naszych rodaków, zadłużyć się po uszy i nie posiadać żadnych oszczędności. Wtedy nie musimy się martwić wzrostem cen, ponieważ nie mamy żadnych zgromadzonych środków. Paradoksalnie takie myślenie ma sens. To wideo przygotowane jest jednak dla osób, które po pierwsze posiadają oszczędności, po drugie chcą zachować ich wartość. Inflacja, z łaciny inflatio, czyli nadęcie, jest procesem wzrostu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza. Mówiąc bardziej obrazowo, kiedy inflacja rośnie, za tą samą ilość pieniędzy możemy nabyć znacznie mniej towarów czy dóbr. W związku z tym, im wyższa inflacja, tym gorzej mają się nasze oszczędności. Przyczyn inflacji jest sporo, a do najczęstszych, które zresztą mogliście sami doświadczyć w 2020 roku, jest na przykład gwałtowny wzrost popytu na dany towar. Przykładem może być oczywiście wzrost cen maseczek czy dezynfekcji. Przed pandemią cena 20 sztuk maseczek oscylowała w przedziale 5-7 zł. W szczycie zapotrzebowania jedna sztuka kosztowała około 5 zł. Kolejną przyczyną spadku siły nabywczej pieniądza jest fizyczny dodruk waluty poprzez bank centralny danego kraju. I tutaj możemy posłużyć się pewnego rodzaju analogią. Każdy z nas na pewno zetknął się z haniebnym wręcz procederem dolewania wody do piwa, które ma zazwyczaj miejsce czy to w pośredniejszych barach, czy na wiejskich zabawach. Im więcej wody, tym piwo słabsze i musimy wypić go więcej, aby uzyskać pożądany efekt. Tak samo sytuacja ma się w przypadku dodruku waluty. Im więcej pieniądza w obiegu, tym jego wartość spada, a co za tym idzie, ceny rosną. W 2020 roku rząd nie skąpił pieniędzy na wszelkiego typu projekty i tarcze mające na celu ratowanie polskich przedsiębiorców. Kiedy jednak kasa państwowa zaczęła świecić pustkami, Narodowy Bank Polski zaczął skupować obligacje Skarbu Państwa, oczywiście za pieniądze wydrukowane z powietrza. Oczywiście wydatki przewyższające dochody są również kolejnym czynnikiem inflacyjnym, tak więc na naszych oczach dzieje się to, o czym możemy czytać w książkach ekonomicznych. Inflacja w naszym kraju rozgościła się na stałe i ma się całkiem dobrze. Skoro wiemy już, skąd bierze się inflacja, czas przejść do pomysłów na ochronę naszego kapitału. Starałem się stworzyć takie zestawienie opcji do wyboru, aby każdy mógł sobie wybrać ten pomysł, który odpowiada mu najbardziej. Niektórzy posiadają spory kapitał, inni wręcz przeciwnie. Każdy jednak chce jak najlepiej rozporządzać tym, co posiada. W związku z powyższym zapraszam Was do zestawienia. Pierwszym pomysłem na ochronę pieniędzy przed inflacją jest wymiana rodzimej waluty na inną. Oczywiście na pewno zaraz nasuwa się Wam pytanie, na jaką? Otóż tak naprawdę opcji nie ma zbyt wiele. Co gorsza, na świecie zapanowała tendencja do inflacyjnego podejścia do kreacji pieniądza, co oznacza, że większość państw dodrukowuje walutę na potęgę. W samych tylko Stanach Zjednoczonych w 2020 roku Fed, czyli odpowiednik naszego Narodowego Banku Polskiego, wypuścił do obiegu o 20% więcej waluty. Oznacza to, że co piąty dolar krążący w gospodarce powstał w 2020 roku. W tym otoczeniu jedynym rozsądnym posunięciem jest wybór z walut nazywanych safe haven, czyli dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego czy jena japońskiego. O ile dolar jest w tej chwili w spadkowej tendencji do naszej rodzimej waluty i istnieje spore prawdopodobieństwo, że ten spadek się pogłębi, o tyle jen nie wygląda już tak źle. Oczywiście pozostaje również frank szwajcarski, który utrzymuje się dość stabilnie w okolicy 4 zł. Oczywiście nikt nie broni Wam zmienić polskiej złotówki na przykład rosyjskiego rubla, ale jest to już obarczone większym ryzykiem utraty kapitału, ponieważ rubel od lat jest w tendencji spadkowej do naszej rodzimej waluty i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś w tej kwestii zmienić.
Drugim pomysłem na ochronę naszego kapitału jest inwestycja w złoto tudzież w srebro. Oba te metale od lat chronią miliony inwestorów przed utratą siły nabywczej. I gdy przyjrzymy się wykresowi złota na przestrzeni ostatnich 100 lat, to zobaczymy, że złoto w długiej perspektywie zawsze wygrywa. W związku z tym, jeżeli chcecie ulokować swoje oszczędności dla na przykład swoich dzieci czy też wnuków, to złoto jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejnym pomysłem na ochronę naszych oszczędności przed inflacją jest ziemia. Zarówno działka rolna, jak również i budowlana jest dość rozsądnym rozwiązaniem. O ile działka rolna może być wykorzystana na przykład do zasadzenia lasu, czy też na przykład do wypasu i istnieje sporo opcji jej zagospodarowania, o tyle działka budowlana musi posiadać dobrą lokalizację. Podczas dokonywania zakupu musimy zadać sobie pytanie, po ilu latach chcemy ją sprzedać i czy teren, na którym się znajduje, posiada perspektywy rozwoju. W dzisiejszych czasach jest to wyzwaniem. Regiony wiejskie zaczynają się wyludniać, a coraz więcej osób ciągnie do miasta, które oferuje oczywiście pracę. Warto więc rozglądać się za działkami posiadającymi dobry dojazd do miast lub chociażby dobrą infrastrukturę w postaci dróg czy kolei. Czwartym pomysłem na ochronę naszych pieniędzy przed inflacją jest zakup jednostek ETF. ETF, czyli automatyczne fundusze, które odwzorowują ruchy określonego aktywa, są coraz bardziej popularnym pomysłem na ochronę przed inflacją. Co ciekawe, ETF-y coraz chętniej wprowadzają również banki. Możemy więc wybierać spośród ETF-ów na metale szlachetne. Określone aktywa, takie jak kakao, zboże czy nieruchomości, możemy również wybierać ETF-y na całe państwa czy nawet rynki. Opcji jest naprawdę masa i jeżeli tylko chociaż w minimalnym stopniu zainteresowałem Was tematem ETF-ów, zapraszam Was po więcej edukacji na stronę Independent Trader, na której to znajdziecie setki artykułów na ten temat. Piątym pomysłem na uratowanie naszych pieniędzy przed utratą przez nie wartości jest inwestowanie w dzieła sztuki i monety inwestycyjne. Ten nieszablonowy pomysł może stać się nie tylko sposobem na inflację, ale również ciekawym pomysłem na hobby. Zarówno sztuka, jak również numizmatyka jest pasjonującym zajęciem, które może w przyszłości stać się popularnym w kręgach inwestycyjnych. Oczywiście nikt nie stanie się z dnia na dzień ekspertem kupującym dzieła obiecujących malarzy za grosze, by za kilka lat sprzedawać je za grube pieniądze, kiedy dany artysta stanie się sławny. Potrzeba sporo wiedzy, aby nauczyć się, jak odróżnić hit od kitu. Niemniej jednak jest to o wiele lepsze zajęcie niż wbijanie kolejnych leveli w grach komputerowych. Ostatnim bonusowym pomysłem na pokonanie inflacji jest inwestycja w samego siebie. Książki, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, do wyboru, do koloru. Na naukę potrzebujemy jednak funduszy. Zdobywanie uprawnień kosztuje. Jeżeli jednak macie wolne środki i nie wiecie za bardzo, co z nimi zrobić, a chcecie uchronić je przed utratą wartości, to jest znakomity pomysł. Podniesienie waszych kwalifikacji przyłoży się być może na podwyżkę w pracy albo założenie dodatkowego biznesu po godzinach, a stąd już krótka droga do zwrotów z inwestycji w samego siebie liczonych w tysiącach procent. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się tematowi inflacji. Poznaliście jej przyczyny, które widać również w naszej krajowej gospodarce, jak również dowiedzieliście się, jak na kilka różnych sposobów możecie uchronić swoje pieniądze przed inflacją. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza z pomysłem, który spodobał Wam się najbardziej. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.